Witam szanownego graczy Rywic z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali drugi raz o Raynorze, z tego względu, że ospalające ataki zostały zdezaktywowane, no i niestety super uber build został zdemolowany. Tutaj macie wstawkę z poprzedniego filmu, mam po prostu do niej słabość, ale dzisiaj będziemy mówili o dwóch buildach, dwóch bardzo istotnych buildach dla mnie osobiście. Pierwszy to jest build na auto-atak. Daleki zasięg, mocne ataki, no i oczywiście buff, który można też aktywować, szybkość ataku jest niesamowita. Jeżeli gościu nie zdaje sobie sprawy, jakim my buildem gramy, to może być za późno na ucieczkę dla niego. A drugi build to jest na pocisk penetrujący. Słuchajcie, pocisk penetrujący. Ogłuszenie, 50% więcej obrażeń, dwa ładunki. Jeżeli trafimy pociskiem, to jest 4 sekundy redukcja cooldown, czyli czasu odnowienia. I właściwie w efekcie, jak trafimy dwoma pociskami, to trzeci również możemy od razu odpalić. Jest to bardzo mocny build, ale bazujący na tym, że musimy trafiać. Jeżeli nie trafiacie tym pociskiem, to krzyżyk na drogę. Tak więc jest to ciężki build, powiem wam, do opanowania. I tym buildem właśnie spróbujemy zagrać mecz. Co wy na to? Świetna sprawa, tak? Ale wcześniej omówmy build na autoataki. I autoatak build dla was. Słuchajcie, dawać więcej, jak najbardziej. Zawsze w cenie leczenie. Następnie czwarty poziom, skupiony atak. Co 10 sekund dostajemy buffa 50%. W momencie, kiedy atakami podstawowymi trafimy przeciwnika, jest czas odnowienia się resetuje o 1 sekundę dla tego konkretnego buffu. Więc jeżeli mamy dużą szybkość ataku, to się bardzo szybko resetuje i wchodzą nam fajne obrażenia. Słuchajcie, następnie siódmy poziom. Tutaj bierzemy strzał w kolano, spowolnienie przeciwnika. Jednakże jest tu mały minus. Przeciwnika odtrącamy od siebie. Ale możemy zajść przeciwnika i strzelić w niego, żeby się przesunął w kierunku naszych fortyfikacji, na przykład. Również ciekawą opcją jest inspirująca rewolucja, daje nam tu premię do szybkości ruchu. Tak więc wybierzcie sami, ja jednak polecam strzał w kolano. Dziesiąty poziom rakieterzy, ponieważ my się skupiamy na jednym celu na tym buildzie. Jeden cel nas interesuje i jest to całkiem konkretna propozycja, rakieterzy. Następnie zabójca olbrzymów, buff do ataków podstawowych, wiadomo. Słuchajcie, 16 poziom, bardzo ważny poziom, berserker. Czyli dostajemy, uwaga, szybkość ataku, buff do szybkość ataku o 40%. Szybciej atakujemy o 40%. Oraz szybkość ruchu o 10%. No, coś niesamowitego, patrząc na perspektywicznie na to, co żeśmy wybrali. Czyli nasze ataki podstawowe będą naprawdę kąsać. I uwaga, level 20, poziom 20, szał Nexusa zwiększa szybkość ataku o 20% i zasięg ataku o 20%. Czyli, innymi słowy, świetnie będzie się flankować tym gościem. Mamy bardzo dobry zasięg, bardzo dobrą szybkość ataku. No i będziemy kąsać. Polecam wam serdecznie. A teraz przejdźmy do gry. Zagrajmy sobie buildem, który jest naprawdę ciężki do opanowania, ale jest ciekawy. Zapraszam. I zaczynamy poradnik z rozgrywką, moi drodzy. Na początek oczywiście pierwszy poziom E bierzemy, czyli więcej życia, wiadomo. Ale teraz zagramy sobie buildem pod Q, który nam pozwoli strzelać 3 razy pod rząd tym pięknym pociskiem, jeżeli tylko trafimy. Ponieważ trafienie będzie nam skracać czasy odnowienia. No i jesteśmy na nawiedzonych kopalniach, wiecie o co tu chodzi. Na pewno wchodzimy po prostu do kopalni w odpowiednim momencie, zbieramy czaszki, powstaje golem i zaczyna się impreza. Oczywiście będzie również walka na midzie od mocarnych najemników, no, których trzeba było przejąć, prawda? Tutaj w tej sytuacji nie ma znaczenia, czy pójdziecie na mid, tak jak tutaj cała moja drużyna. Z tego względu, że naprawdę, no, nic nie wygracie, nic tutaj nie otrzymacie w tym teamfightcie. No ja im tutaj przyszedłem tylko po to, żeby im pomóc, ale to jest zły pomysł, ponieważ tracimy expa, jeżeli nie wrócą w odpowiednim czasie na linię, po prostu stracimy tego expa. Ja prawdopodobnie za chwilę stracę moją pasywkę leczącą, bo mi wyjdą tu z boku, o właśnie. Więc można przewidywać takie sytuacje, bo one się bardzo często powtarzają. No i już brak pasywki leczącej. I bye. Musimy poczekać na jakiś ostry fight. Jeszcze 35 sekund. Więc powiem wam, że zachowania graczy są bardzo podobne. Często można ich spotkać w takich samych sytuacjach. Więc tak jak to na giełdzie również, sytuacje się powtarzają. Więc musimy wziąć sobie to pod uwagę. Zapamiętać niektóre ważne rzeczy. Ja w tym momencie muszę skorzystać ze studni. Nie chcę zostać smukowanym przez nowe.
No ale cóż, tak to bywa. Jak widzicie, Exp jest na równi, z tego względu, że tamci byli na midzie i my również. Ale spokojnie. Najważniejsze w tych grze to jest taką taką bawę cierpliwości, żeby powoli, systematycznie wykańczać przeciwników. Każdy strzał jest na wagę złota, każdy strzał jest istotny, ponieważ te 46 punktów życia to oni przeważnie uciekają na tyle punktów, na takich ostatkach, powiem wam. Nie wiem dlaczego on się tak bardzo uziął na tą leczącą lili. O, ładnie. Piło to nam. Idziemy za nią. O, chciałem strzelić Q, ale nie wyszło. Teraz wyszło. Idziemy na nią. Idziemy na mida. Tutaj się wycofuję. Najważniejsze dla nas są czaszki, moi drodzy. Tutaj są czaszki. Nie teamfight, nie walka, tylko czaszki. Jeżeli ktoś na przykład broni, tak jak tutaj Nova, on zaraz zginie. Broni dostępu do nas, my w tym momencie jak najbardziej postarajmy się te czaszki zebrać. Nie jest istotne już naprawdę, czy my zginiemy tutaj czy nie, ale czachy muszą być wzięte. Okej, okay. Ja teraz się uleczyłem bardzo dobrze, wykorzystujemy tego buffa leczącego. Cały czas patrzcie na to, czy ten buff jest online czy nie, bo on może was... To wszystko zmienia tak naprawdę podczas bitwy, podczas walki jeden na jeden również. Elegancko. Nie żyje. Masz buffa Muradin, dostaniesz. O, wchodzimy na konia. Skakujemy. I dobicie elegancko. Może nam pomoże czaszkę rozwalić? W tym momencie ja tutaj przejmę tą kampę. I postarajmy się wziąć jeszcze golema. Miło by było, jakbyśmy to wzięli. Tylko że Asmodan stwierdził, że on nie będzie nam pomagał i za chwilę będzie zapadła mu mielonka od góry. Od dołu właściwie. Proszę, od dołu. O właśnie. Na początek. Robimy tak. My tu jesteśmy główną siłą naporową tak naprawdę. I możemy się dawać... O, bardzo źle. Ale mamy już czołgistę. Dobra. Wchodzimy na punia. Mamy 30 sekund do... Niestety do... Okej, wziąłem ten czaszek. Oj, oj, oj. No nie było szans. Ta petarda zbiera. Dobrze, nie zbiera. Zobaczymy jak mu to pójdzie. Więc Raynor, Asmodan. Asmodan wciąż to próbuje ścisnąć, ale jednak blokuje go. Dobra, idziemy na mida teraz. Sytuacja jest tu taka, że zawsze jak niszczymy golema, albo jak nie możemy zniszczyć, albo dorwać czaszek, to lepiej zrobić po prostu mida, który będzie taką kontr, takim balansem pomiędzy właśnie mocnym golemem przeciwnika, a naszym słabym plus właśnie ci goście. Bardzo to się przydaje. Więc mam nadzieję, że tu mi pomogą. Elegancio, kubo przekątne i elegancko. My tak naprawdę musimy uważać, bardzo uważać, dopóki nie dostajemy dwóch ładunków z kół. Wtedy już się nieźle tłucze przeciwników. O, dobra, nie będziemy chase'ować. Idziemy. O, to jest teraz. Musimy tutaj uważać już. Asmodana będziemy wytrącać z jego. Z jego palenia. W tym momencie wykorzystujmy tego golema. Mamy cover golema. No, teraz czekałem na kół. Naprawdę czekałem na to kół, żeby wepchnąć ich pod golema. W tym momencie ja się muszę wycofać, ale weźmiemy studnię i wrócimy tam. To jest bardzo ważne. Szkoda, że Nova tutaj nie ma, bo ona ma słabe dipsy. W sensie ma dobre dipsy, dobry burst, ale do robienia golema to jest taka średnia. Chociaż niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić. Okej, okay. Tutaj zajmiemy.
Zachodzisz na zmienię. Tak, już sobie kup przytrzymał, żeby ratować tego gościa. I tak będę go ratował więcej życia. O, elegancko. Spróbuję kogoś zlurować. A ona się tutaj teleportuje? Nie, uciekła. Muszę uważać na nowe. Ale to jest dobry moment, żeby się wycofać. Wszystko trochę w bramę. Chociaż... Tak, tak, to będzie dobry moment. Musimy mieć pełne życie. Tutaj ja biorę Hyperiona. Z tego względu, że Hyperion dostał buffa. Całkiem sporego. No i bardzo to dobrze działa na takie sytuacje, kiedy puszczą Hyperiony, wszyscy się wycofują. Lub Hyperion zagradza im jakby pole manewru, ucieczki. Postaram się wam pokazać to, jak będzie taka sytuacja, kiedy zachodzę i puszczam Hyperiona po lewej, pod ukosem, zagradzę im wyjście i jest sytuacja ciekawa, że możemy ich tłuc bardzo mocno. Rozwalimy bramę. Puszczam Hyperiona przed siebie. I idę z Hyperionem. I oni w tym momencie obrywają. Ja przeżywam oczywiście, bo ja jestem Raynorem. I tutaj w tej sytuacji nie jeden. Fajnie, że wrócili po mnie. Więc Hyperion nie jest taki zły, jak widzicie, do ucieczek. Gdybym przyzwał Banshee, to nie byłoby aż takiego ciekawego. Tak, nie byłoby aż takiego psychologicznego efektu, powiem wam. Dobra, najważniejsze jest to, żeby zbić im leczącego Wella. Wartość tego Wella jest mega. No jest spora. Okej, idziemy. Fajnie, jak się wcześniej już ustawicie. Możecie bardzo szybko zareagować, bardzo szybko zbierać. Czasami zdarza się tak, że przeciwna drużyna w ogóle, no zanim zejdzie na dół, to my mamy już połowę czaszek. Więc postarajcie się już wcześniej, kilka sekund wcześniej, nie dużo. Kilka sekund wcześniej już być. Tutaj dużo nie znasz. Nie dajmy się bić temu dużemu stworkowi, bo on później może mieć buffa, że będzie ten mały stwory rąbał w nas za 800 obrażeń. Dobra, no to teraz bronimy. Leczenie mam, Hyperion za chwilę. I jak widzicie, tu się rozdzieliliśmy. To mógłby być duży błąd. Ale na szczęście wszyscy w kupie. Więc będziemy mieli szansę to przejąć. Mówię szansę, bo będzie ciężko. Ja myślę, że to jest ten moment. Oj, niestety. Nie przeżyłem. A mam 60, nie, mam 36 tylko. Nie fajnie. Pomimo tego, że byliśmy pierwsi, to widzicie. I tak to niewiele zmieniło. Jakby teraz Asmodan się szybko tutaj przeszedł na mida, to było świetnie. Ok, teraz bierzemy dwa pociski penetrujące. To jest mega ważne, z tego względu, że będzie nam, za każdy pocisk będzie nam resetować kół w 4 sekundy. Nie, mid. Kurczę, czas tracą na tą małą kampę. To jest mega ważna sytuacja teraz. Nikt mi nie pomoże, no? No dobra. Spróbujmy to zrobić. Niech się nie interesuje tym, bo jest już golem, ale ja spróbuję po prostu dać wam taki bonus. Muszę tancować tutaj z nimi, bo nie jestem aż tak mocny. Dobra, poszło leczenie. No. Gorsze będzie to, jak oni tu przyjdą, bo nikt mi nie pomoże. No właśnie. I tyle pozostaje Feng z tym powiedzieć. Bo nikt się po golemie nie pofatygował, żeby tu przejść.
Holtam solo. Point. GG. No to jest troszkę no, niefajne. Wystarczy popatrzeć na minimapę, że ktoś to robi, podejść i to by było zrobione. No teraz mamy problem. Okej, ja czekam tak naprawdę jeszcze na level 16, gdzie będę miał tutaj 50% więcej obrażeń na kół i stuna. To będzie bardzo ważne. Za niedługo powinniśmy już mieć. My jesteśmy troszkę do przodu z levelem. Idę na drugą linię. Staram się zawsze pokrywać linię ze względu na expa. Ostatnio jak graliśmy teamowo też, to powiem wam, zaginieni wikingowie są świetnie, jak ustawicie ich na trzech liniach. Nie musicie ich aż tak bardzo kontrolować. Jednakże trzy linie zawsze są pokryte i powiem wam, że 2-3 levele przewagi jest praktycznie zawsze. To jest naprawdę piękna sprawa. Widzicie, 3 strzały bez problemu. Tyraela. Który stwierdził, że jest twardy. Ale ma obok Lili. W pewnym sensie musi być twardy. No. Oj, nie trafiłem. Ale jestem uleczony. Okej, mam ogłuszenie. No, ona ucieka. I wchodzimy tam. Najważniejsze jest lewa strona, tam jest najwięcej. Lewa strona mid, tam jest najwięcej po prostu czaszek. Ale nigdy nie bądźcie we dwójkę na jednej kampie, to jest strata czasu. Tak jak ta nowa. Traci ona po prostu cenne sekundy tutaj na dole. Jest tutaj niewidzialna. Jest tu Tyrael. Oczywiście wszystko. No, pięknie. No to zostawimy tu tylko Hyperiona. Cóż nam pozostało? Moi wrogowie padają jak muchy. Cóż, 2-1. 3-1. Szkoda. No i w tym momencie mamy 32-28, sytuacja jest kiepska, minuta tutaj z tego względu, że bardzo długo to zajęło za przejmowanie, to nie synchronizowało się to z golemem, no bo dla nich w sumie, no nie wiem, zawsze mida róbcie pomiędzy pierwszego, później się mniej więcej taka sytuacja wytworzy, że podczas tego, przed golemem nie będziecie w stanie tego zrobić, albo po golemie dopiero. Timingi też są istotne. Bo jak dla mnie jest lepiej zrobić to jeszcze w trakcie zbierania tych wszystkich czaszek. Z tego względu, że jak wam nie pójdzie, to wtedy to jest wasza deska ratunku. Tak jakby. Żeby balans mocy wyrównać, prawda? Zobaczymy, czy ktoś mi to pomoże następnie za 30 sekund. Byłoby dobrze szybko zniszczyć tego golema. Zagadałem się. Zostałem. Szybko zniszczmy tego golema. Mam nadzieję, że to się stanie. Ale tu mamy Asmodana, który pali ostro. Jak widzicie tutaj, my gramy takim dziwnym składem, bo nie mamy heala. Mamy dwóch specjalistów, dwóch dipsów i tank. Tak więc, no, ciężka sprawa bez heala. Jednakże przeciwna drużyna ma Asmodana, Tyreala, Rengara. Ma tą postać leczącą. Z dość mocnym healem, więc sytuacja będzie naprawdę ciężka. Mają czołgistę, mają tanka, mają healera. No i cóż, musimy sobie to z tym jakoś poradzić. Ja spróbuję stanąć tu. No świetnie. Nie wiem jakim cudem wyszłem z tego życia, po prostu leczenie. A, nie wyszło. Judgment. Hyperion tam poleciał. A się tego nie przejęli. Ja stanowi sobie fajnie koło nowy. Nie wiedziałem, że tam jest. Jak stoi w miejscu w haszczach, to trudno ją ujrzeć. Niestety. Ale wszyscy tu zginą praktycznie. Jest 3-1. Się zaczyna już Fleming.
Tak sytuacja wygląda. Niedobrze. Nie jest dobrze. Więc jak już zgubicie teraz to, to później będzie mega trudno robić. W sensie te duże spory. No i jadą. I trzeba. Teraz by się chyba nią przydało. Wezmę studnię, bo i tak bym ją rozwalał teraz. Szkoda, że jak nie trafię kilku pod rząd, kilku, to nie restytuje mi się tam 4 plus 4 plus 4. Byłoby fajne, żeby trafił więcej niż jedną postać. No i musimy to spędzić górą. A co on robi? Jarkę złożył? W ogóle Asmodan, jak dla mnie Asmodan nie powinien brać tej jarki, tylko stwory. No ale to już jego wybór jest. Niestety 0 do 62 to jest już kosmos. Pierwszy. No, właśnie to jest to leczenie, które nam brakuje. Szkoda, wielka szkoda. 2 minuty nam i da. Do jakiejśkolwiek przeciwwagi nie powinniśmy to zrobić. No dobrze. 38 czaszek. Oh my god. Bot tu nam wjeżdża. Sytuacja taktyczna do bani, szczerze mówiąc. Mam tylko jeden fort, oni mają jeszcze 3. Kampę nam wzięli. No właśnie, też kampę nam nie to za chwilę idzie. Okej, okay, dobra. Coś tam solo biega? Bo co? No i mamy jeszcze sytuację, co musimy. Okej, spróbuję ją złapać. Wasz golem jest słabszy od drogiego. Przygotuj się do obrony. Potrójny strzał. Jak widzicie, na samym koniuszku. Strzał, ogłuszenie strzału, ogłuszenie strzału, ogłuszenie i dobicie. Okej, okay. W tym momencie powiem wam, że pamiętacie, jak wam opowiadałem o tym buildzie na autoatak w dobie rzeczy Shonexus, ale w tym przypadku zawsze dobrze jest mieć teleport. Większy sustain. Jednakże wezmę wypaloną ziemię do Hyperiona. Z tego względu, że z tym kuzem, z ogłuszeniem, z przesuwaniem przeciwników Hyperion po prostu pali ziemię, naprawdę. I to może być klucz do wygrania teamfightu również w tym przypadku. Zobaczymy, co się stanie. Gdybyśmy przeszli właśnie tamtędy. Tutaj będziemy zamyłkiem i ona nie będzie mogła nam arkę rzucić na nas. Ładnie. Idziemy, wchodzimy tam. Dobra, ja się zajmę już midem. No come on, chodź tu. Gonią nowe zamiast to zrobić. Myślę, że to jest ważniejsze, prawda? Palona ziemia. Dawać to kół. Dawaj kół. To się nazywa. Ojojoj. Play judgment na mnie od razu. Gonienie nowy nie jest dobrym pomysłem. No zróbcie to, jak was można. O, jest 3 za 1. Ja zginąłem, ale 3 padło. 40 sekund, 6 zgonów. Bardzo dużo. Ale już w tym meczu muszę niestety ryzykować, ewidentnie. Bez ryzyka nie ma gry, jak to mówią, nie? O rany, nie będzie mnie w podziemiach.
nie będziemy po ziemiach. Byśmy mieli czystą drogę wejścia, to można byłoby zaryzykować rozwalenie głównej bazy. Jak macie trzech gości, jeden, dwóch dipsów i tank na przykład, to jesteście w stanie rozwalić tego Nexusa w 40 sekund. 30-40 sekund, w zależności kim jeszcze gracie. No, ale wiecie, to jest mega ryzyko. Także te mili są mega ważne. Także katapulta. Katapultę zawsze rozwalę. Chociaż teraz mam mało czasu. Nasi giną jak muchy. Oni też. Chodzimy. Teraz do walki. Ten strzał, idziemy. Tu, Walkirio i Napol. A nie ma tu nikogo. Sad. Ale na pewno tu przyjdą. Zastanawiamy się, dobra, rąbimy. O kurczę, zablokował mnie golem. Uff. I znowu ten Judgment. Jak on mnie lubi, ale dobrze robi. Niestety golem mnie zaplątał. Nie mogłem reagować w ogóle. Szkoda. Bardzo szkoda. Nam idzie 2 minuty. Chociaż kampy, jak już tego nie weźmiemy, będziemy mieli naprawdę problem. 67. No. Uwolnij się! 67, jak tutaj widzicie. Ja się może przesunę. Tylko w tą stronę jeszcze. No i mamy 22 sekundy. Szkoda, że tyle zgonów. Ten Tyreal wie, co robi. Zawsze Judgment na mnie. Skubany. Tu mamy na midzie sytuację minuta 20. Oni robią swoją kampę w tym momencie pewnie. No ale tutaj musimy się sprężyć. Dostałem buffa. Przez murek. To nie, przez nasz murek przeleci, ale żyje. Niszczy konkretnie. No zniszczymy zanim tarcza zejdzie. Jakby ta nasza baza nie miała tarczy, to bym Bariona prosił, ale jednak stwierdziłem, że tarcza wytrzyma. Dobrze, jeszcze nie ma końca gry. Demony. Piekiel. Nie mam dostępu. Bardzo dobrze blokuje dostęp do dipsów przeciwnika. Nie mam, kurczę, jak do tego podejść. To mi jest ostrzeliwanie tamka. Zmarnował żadną. Come on. No nie, mobek mi zrobił. Myślałem, że ktoś tu zostanie. Last defense. Pośpieszcie się. Wróg atakuje waszą bazę. No nic, to teraz będziemy patrzeć, jak wszystko będzie płonąć. Co tak to wygląda? Powiem wam, że to jest dość ciekawe rozwiązanie. Ale tak jak wspomniałem, ten build jest dość trudnym rozwiązaniem. Możecie sobie też spróbować build na autoatak. Jest taki bardziej zachowawczy. Co ciekawe, właściwie zawsze możecie kąsać. Zawsze. Więc jest dość ciekawy. 16-15 sekund do wejścia. Statystyki 14-8. Dużo, bardzo dużo zgonów tutaj mam.
walką będzie przegrana znowu. To się to chyba zawsze. Nie, raz się nie zmienia. No ale to było... Też zauważyłem, że wiele osób walczy w momencie, kiedy i tak ma przegrany teamfight. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy się nie chcą cofać. Czasami się nie da, wiadomo, ale powiem wam zdecydowanie, że jak walka 3-4, 2-4, to jest totalny bezsens. Nigdy to nie będzie działać. O, mniej więcej coś takiego. Zawsze mamy zasięg na tym kół. No i to ogłuszenie, to spowolnienie daje taki efekt. Tylko jak widzicie, trzeba trafiać. Trzeba tym trafiać. Jest ciekawa propozycja. Perion to mi pognał. Ale no... Jak te łupki. Dobrze, przynajmniej na koniec, dobrze. Jestem sam, więc... Sam na trzech w środku nie ma sensu. Chyba, że idziemy na YOLO. Co? Idziemy? Folny marsz. Jak zginę, to będzie to koniec gry. Sorry. 2 minuty. Idziemy na drugą linię. No i bronię obrona golema. Dużego golema. Fuuu. 80 tuż przy bazie, nawet się setkę da zbić tuż przy bazie, ale wszyscy muszą się bardzo skupić i nie możemy mieć przeciwników u siebie. Będzie mega trudne, spróbuję tutaj stanąć. Będę ich odganiał Hyperionem ku... No zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, oni mają też bardzo słabego golema. Przejąłem na siebie strzał. Muszę mieć to jedno kół, żeby wytrącać przeciwników. Dobra, ładnie stanął. I jeszcze raz. No ale to nic nie dało. Niestety. Podwiem. No i tak to wyszło. 78 tysięcy obrażeń. No również z sierżantem. Tylko sierżant ostro niszczył konstrukcję. Dobry. 274 tysiaki. Jak morki. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Tak cały ten build. Ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale zdecydowanie jest takim innym podejściem do gry. I przeciwnik się nie spodziewa, że 3 razy dostanie w tytę. Tak jak ten Tyral szedł na mnie i dostał raz, dwa, cofał go, trzeci raz, więc ciekawie. 2 razy udało mi się zabić gościa potrójnym strzałem, raz wyje później nowe. No i powiem wam, że jest ciekawie w tym fightach, zdecydowanie z Hyperionem również. Ale wiem, że ten build nie jest z jakichś wysokich lotów, jednakże fajnie się nim gra. Możecie też potrenować dobre strzały, więc powodzenia wam życzę. No i na rzecz macie.